Najniższa emerytura w przyszłym roku ma wynieść ponad 1500 zł brutto. Szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, jak dodał wiceminister Stanisław Szwed, rozważa rozważane jest zastosowanie waloryzacji kwotowo-procentowej z gwarantowanym minimalnym wzrostem. Przyszłoroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych będzie wysoka z powodu inflacji, mówił wiceminister rodzinnej polityki społecznej Stanisław Szwed. Według prognozy rządu wskaźnik waloryzacji wyniesie 13,8%. Jednak, ile dokładnie będzie wiadomo pod koniec stycznia? Na waloryzację świadczeń zaplanowano około 40 miliardów złotych. Rozważamy zastosowanie waloryzacji kwotowo-procentowej z gwarantowanym minimalnym wzrostem. Szacujemy, że najniższa emerytura wyniesie od marca 2023 roku ponad 1500 zł brutto. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1338 zł i 44 brutto. Wyższa emerytura i renta oznacza także wzrost przyszłorocznej 13 i 14 emerytury. Zasady wypłat będą podobne jak w tym roku. Ostateczna decyzja w sprawie czternastek zapadnie, gdy Rada Ministrów przyjmie projekt. Jesteśmy jednak przygotowani na podobne rozwiązania jak w tym roku. Kryterium dochodowe na poziomie 2900 zł i zasada złotówka za złotówkę. Wypłata czternastek także byłaby na przełomie sierpnia i września. Na 13 i 14 emeryturę oraz waloryzację świadczeń rząd przeznaczył w tym roku 43 miliardy złotych, a w latach 2021- 2022 jest to Łącznie prawie 77 miliardów.